Lubię twoich przyjaciół. O kurcze, pora na walkę. Spierdalaj. Twoja litość mnie odmieniła. Człowieku, który ma sklejone powieki czymś na wzdór Super Blue. Oddaję ci przyjaciół. Koniec. Szczęśliwe zakończenie. Można było się spodziewać. Dobre zakończenie historii występuje praktycznie wszędzie. A co gdyby się tak cofnąć do czasu, kiedy się to wszystko zaczęło? I pójść inną drogą. Lepszą drogą. Cześć, nazywam się Frogit i mieszkam w ruinach. Nie stać mnie na lepsze warunki życia, ale tu wcale nie jest tak źle. Cisza, spokój, wszyscy są mili i wszyscy sobie pomagają. Naszym priorytetem jest wzajemna miłość i pomoc. Nikt z nas nikogo nie skrzywdził i nie zamierzamy krzywdzić. Mam żonę i trójkę dzieci, dla których jestem jedynym źródłem utrzymania. Próbuję cieszyć się każdym dniem, bo nigdy nie wiadomo, kiedy nadejdzie śmierć. Kolejny. Jeszcze tylko 3 potwory i po walce z tą krowią mamusią będę w stanie pójść na następny poziom. Znaczy się do Snowdin. Potem zobaczymy, jak się potoczy historia. A więc, mój mały kitańcu ze sklejonymi oczami czymś na wzór Super Glue. U mnie w domu masz wszystko, co potrzeba. Jedzenie, łóżko, telewizję i super szybki internet od Orange. A nie, sorry, to ostatnie nie istnieje. Słuchaj mnie, rogata kurwo. Chcę wyjść i koniec, kropka. Czemu chcesz stąd wyjść? Nie pozwolę ci wyjść, póki ze mną nie zawalczysz. Wątpię, abyś byłaby zdolny do zranienia mnie po tym, jak uratowałem cię od tego kwiatu. Wybacz mi. Nie to, że mam coś do ciebie, ale uznajmy, że ciasto było za surowe, okej? Okay? Siema, jestem Sans. Moja animacja jest na tyle zaawansowana. Dupie cię, nie obchodzisz mnie, nie wiem, jak ci pomóc, nie pytaj mnie. Mój brat chętnie chciałby cię poznać. Zostawię z tego gmiota na koniec. Najpierw pozbędę się jego brata, konfidenta. Hello, jestem Papyrus. Ło, poszło szybciej niż myślałem. Chryste, panie Boże, za co? Haha. Dlaczego mi to zrobiłaś, ty puszczaska w Londro? Dlatego, że jesteś człowiekiem. Rasiści. Zrobię to, do czego przygotowywałam się całe życie. Wyczuwam smutne dzieciństwo. Zabiję cię, ja twoją duszę oddam Asgorowi. I nie mam mowy, abym z tobą przegrał. Nie wiem, ja nie wiem, na serio, nie wiem. Nie wiem, jak ja to robię. Biorąc pod uwagę to, że ona była cało uzbrojona, z mega ostrymi włóczniami, a jedyne, co miałem, to jakiś zjebany nóż z Lidla. Nie mam słów, naprawdę nie mam słów. O nie, to ty. Tak, tak, miejmy to już za sobą. Ale najpierw pokonaj mojego robota. Twojego co? O Boże, zapomniałem o tej gadającej mikrofalówce. Witam wszystkich oglądających. Czy wiecie, kim jestem? Następnym tematem odcinka Czarnego Lusterka? Nie, jestem Metaton, twój największy koszmar. Ej człowieku, aby go pokonać, ciśnij guzik na jego plecach. Spierdalaj, drugi raz się na to nie nabiorę. Mam lepsze sposoby. You got mail. O nie, coś ty mi wgrał. Ty z wyrolu. Jebany. Cześć człowieku, który ma sklejone oczy czymś na wzór Super Glue. Czy pamiętasz może mojego brata? Nie za bardzo. Który to? Ten, którego zabiłeś. Nie. Nadal nie wiem, o którym mowa. Mniejsza. I tak cię zabiję. Poczekaj chwilę. Z tego co pamiętam, to ty wiesz o tym, że żyjesz wewnątrz gry. Więc po co chcesz mnie zabić, skoro mogę tutaj wrócić w każdej chwili? I będę powtarzać tą scenę, dopóki nie wygram. Po co chcesz mnie zabijać? Co teraz robisz? Pójdę w ślady Ernesta Hemingwaya. Czyli? Hehe, dowcipnij. A więc, decydująca walka, człowieku. Na śmierć i życie. No. Cześć, człowieku. Stokrotka? Co ty tu robisz? Chcę połączyć siły. Wiesz, ile możemy osiągnąć? Wiesz co, nie za bardzo mi się chce. Nie mówię do ciebie. A do kogo? Co jest, kurwa? Cześć, a ty kim jesteś? Takim jednym przyjacielem Flawego. Właśnie widzę, jak się lubicie. A no właśnie, dzięki za zabicie wszystkich. Dzięki tobie teraz ożyłam i mogę zapanować nad całym światem. Ej, Hitler, spokojnie. Żegnam cię. No ładnie. Człowieku! Ja? Nie, kurwa, ja. Chodź tu. Czego chcesz?
Musisz zresetować grę i zacząć wszystko od początku. Boli cię coś? Nie będę trzeci raz się cofał. Trzeci raz? Ty samolubny... Dobra, nieistotne. Musisz ocalić wszystkich i nie dopuścić, aby ktoś zginął. Nikt. Nawet zwykli mieszkańcy. Pff, po co mam to robić? Żebyśmy wszyscy żyli w szczęściu. Jak mnie zachęcisz, to może pomyślę. Okej, zrobię to.